Ja myślę, że już w trakcie finału może być tak, że przyjdzie budowlaniec do sędziego i słuchajcie chłopaki, wy zamierzacie grać tą dogrywkę jeszcze, to niech pan już nie dolicza tych minut, bo ja tu zaraz mam wyburzanie już szatni. Proszę się bezpieczyć, ja mam plan. Ja rozumiem, że wy jesteście sportowcami, ja szanuję sport, kiedyś grałem w gumę na WF-ie. Naprawdę to lubiłem. Ale my mamy plany, my jesteśmy poważnymi ludźmi, a nie tam w piłeczkę sobie grać, więc proszę się sprężać. No, prawda jest taka, że co, może z dwa stadiony zostaną po tym turnieju, a reszta i tak zostanie rozebrana, no bo nikt nie potrzebuje żadnego stadionu po środku pustyni, nie wiadomo dla kogo i dlaczego. No nie wiem, chyba, że przerobią to na jakieś ośrodki rozwoju sokolnictwa,